To dla mnie, tylko też dla całego Szczecina, dla kibiców. Wróciłem w odpowiednim wieku piłkarskim, takim, gdzie już byłem tym zawodnikiem doświadczonym, gronem sukcesów i na pewno każdy dzień w klubie, w Pogoni nakręca mnie to, że chciałbym coś osiągnąć z drużyną, z Pogonią Szczecin. Więc, ale wiesz, no mnie tu nakręca bardziej ta pusta gablota w Szczecinie. Ja wiem, że jak z Pogonią za moich czasów wsadzimy coś do tej gablody, to wiem, że będę spełniony, w sensie... Pogoń w tym sezonie zdobędzie jakieś trofeum. Tak. 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 Mocne tak. Od kilku sezonów Pogoń Szczecin jest drużyną, której kibice nie muszą się wstydzić. Regularnie zajmuje topowe miejsca w lidze, gra w eliminacjach europejskich pucharów, prezentuje przyjemny dla oka futbol i stara się pielęgnować swój styl gry. Zarówno za czasów Kostry Uniaicia, jak i teraz, pod wodzą Jensa Gustafsona, duma Pomorza stawia na ofensywę, posiadanie piłki i kreowanie licznych sytuacji. Trochę gorzej z obroną, ale przecież nie można mieć wszystkiego, prawda? No cóż, wszystko pięknie, fajnie, dopóki ktoś nie wspomni o gablocie Pogoni, która w dalszym ciągu świeci pustkami. Gdy rodził się pomysł na ten odcinek, to miał on mieć dużo bardziej pozytywny wydźwięk. Niestety 0-2 z Zagłębiem i 2-2 z Koroną to nie są wyniki napawające optymizmem. Mimo wszystko, dawno nie było takiej sytuacji, by Pogoń na tym etapie sezonu wciąż była w grze o aż dwa trofea. Mistrzostwo Ligi oraz oczywiście Puchar Polski. Osobiście szczególnie liczę na to drugie trofeum, gdyż wydaje się, że szanse na jego zdobycie są naprawdę spore. Półfinał tych rozgrywek to wyrównanie osiągnięcia z sezonu 16-17, kiedy dopiero na tym etapie Pogoń została pokonana przez Lecha Poznań. Co jednak trzeba podkreślić, Puchar Polski to nie są specjalnie szczęśliwe rozgrywki dla portowców. W ostatnich 10 latach, licząc również ten sezon, dwa razy udało się dotrzeć do półfinału, a poza tym nic więcej niż 1/8, nawet nie ćwierćfinał. Dlatego tym bardziej oczekiwania są teraz ogromne. Fakt, w półfinale trafiliśmy na najmocniejszego na papierze przeciwnika. Z drugiej strony to nawet lepiej, że gramy z Jagiellonią na własnym stadionie przy własnych kibicach. Później w ewentualnym finale na Narodowym, niezależnie kto wygra drugi półfinał, będzie po prostu łatwiej. Najpierw jednak trzeba wygrać prawdopodobnie najważniejszy mecz tego sezonu. 3 kwietnia na stadionie imienia Floriana Krygiera można się spodziewać naprawdę emocjonującego widowiska. Oba zespoły prezentują ofensywny styl gry. Białostoczanie zdobywają w tym sezonie średnio nieco ponad 2 bramki na mecz. Natomiast gospodarze są pod tym względem trochę gorsi, choć wciąż notują niemal 2 trafienia na mecz. Natomiast według statystyk trochę lepiej wygląda nasza sytuacja w obronie. Tutaj słowo klucz. Trochę. 1,2 versus 1,4 bramki traconej na mecz. Nie ma się co więc spodziewać czystego kąta po którejkolwiek ze stron. I w sumie to dobrze dla mnie, bo na ten mecz mam już zakupiony bilet. Tak, będzie z niego relacja. Co więcej, na drugi półfinał w Krakowie wybiera się Bartek. Tak więc stay tuned, czy coś. Wspomniałem, że będzie to pewnie najbardziej istotny mecz sezonu. Powody są przede wszystkim dwa. Po pierwsze, wygrana bardzo mocno przybliża Pogoń do pierwszego w historii klubu trofeum na poziomie ekstraklasy. To byłoby wydarzenie wiekopomne. Miejmy tylko nadzieję, że nie incydentalne, a raczej, jak na przykład w przypadku Rakowa, zwiastujące kolejne sukcesy. Natomiast drugi, również istotny powód to fakt, że zwycięzca Pucharu Polski w przyszłym sezonie zacznie przygodę w pucharach od pierwszej rundy Ligi Europy. Nie liczę na wejście do tych rozgrywek. Jednak ten fakt zwiększa szanse na wejście do Ligi Konferencji, w co też nie wierzę. A przede wszystkim przedłuża przygodę w pucharach, co pozwala nabijać punkty do rankingu oraz zbierać pieniądze, które przecież w Szczecinie są bardzo potrzebne, jeżeli klub nie chce w najbliższych latach stracić swojej mocnej pozycji w polskiej piłce.
Jeśli chodzi natomiast o rozgrywki ligowe, to wciąż nie ma tragedii. 7 punktów straty do pierwszego miejsca. Bilans bramkowy plus 16. Lepszy mają tylko dwa zespoły. Raków i Jagiellonia. A do końca sezonu około połowa spotkań to mecze z drużynami z dolnej dziesiątki, jak Ruch, Puszcza, Piast, no i za chwilę Krakowia Kraków. Tak więc terminarz nie jest przerażający, a pozycja startowa do pościgu za liderem wciąż nie najgorsza. Rzecz jasna, takie wpadki jak wspomniane 0-2 u siebie z Zagłębiem nie napawają wielkim optymizmem. Ale umówmy się, wpadki w tej lidze zdarzają się każdemu i bez wyjątku. Grunt to, żeby przydarzały się one jak najrzadziej. Może po tej przerwie na zgrupowanie trochę nasza gra się poprawi. A i jak dobrze wiemy, w naszej lidze 7 punktów to przewaga, którą bardzo łatwo odrobić, jak i roztrwonić. No i jeszcze jedno. Kamil Grosicki wciąż jest jednym z najlepszych graczy Ekstraklasy, a w klasyfikacji kanadyjskiej jest nawet najlepszy, będąc trzecim strzelcem i najlepszym asystentem. Pozostaje więc wierzyć w jego słowa, które przytoczyłem na początku odcinka. Dziękuję za wysłuchanie tym, którzy to zrobili, zachęcam do zostawienia subika i życzę miłego dnia. Do usłyszenia i cześć. Witam serdecznie z Krakowa. Muszę się odnieść do pytań, które zadał pan Patryk, a więc pytanie numer 1. Czy Pogoń Szczecin zdobędzie w tym sezonie jakieś trofeum? Szanowni Państwo, jeżeli Pogoń Szczecin nie wygra w tym sezonie Puchar Polski, to nie wygra go już nigdy. I niech to będzie mała klątwa porównywalna do tej, którą rzucił niegdyś Wojciech Hadaj na Jagiellonię. No i co, Jagiellonia jest mistrzem czy nie jest? Nigdy nie będzie, bo mistrzem Polski mogą być tylko poważne kluby. Ale ja wierzę, że w tym sezonie wygra. Wygra Puchar Polski Pogoń Szczecin i jestem w stanie postawić na to mój ulubiony kubek. Pytanie numer 2. Co budzi w tobie największy optymizm, a co najwięcej wątpliwości? Największy optymizm budzi we mnie temperatura zapowiadana na najbliższe dni, a największe wątpliwości zapowiadany dość mocny wiatr. A jeśli chodzi o Pogoń Szczecin? Po pierwsze, w końcu mamy prawdziwą dziewiątkę. Po drugie, Kamil Grosicki jest w bardzo dobrej formie. Po drugiej pół, ale też jakby trzecie, transfery wypaliły i zarówno ten napastnik, jak i Ulverstadt, czy nawet Gamboa. Było małe cięcie, bo przez chwilę chciałem prawie pochwalić Gamboę, ale się na szczęście powstrzymałem. Generalnie chodzi mi o to, że polityka transferowa w tym sezonie była dość dobra. Udało się sprzedać Łęgowskiego za chyba 5 milionów. Udało się ściągnąć jakościowych piłkarzy. I to się przełożyło na to, że ofensywa w tym sezonie portowców jest naprawdę na dobrym poziomie, co umożliwia walkę o najwyższe cele. Największe wątpliwości budzi oczywiście gra defensywna, bo nie wygląda to dobrze. Ale ten temat prawdopodobnie już był albo będzie głębiej poruszony przez Patryka, więc ja się powstrzymam. Ale za to poruszę temat przyszłości Pogoni Szczecin, bo nie zapowiada się, aby jakiś piłkarz miał potencjał sprzedażowy na poziomie chociażby Łęgowskiego, a już nawet nie będę wspominał o poziomie sprzedażowym Kaspra Kozłowskiego. Jedynym piłkarzem, na którym można w tym momencie zarobić pieniądze, myślę, rzędu około miliona euro, jest Adrian Przyborek, ale trzeba liczyć na to, że z któryś z na przykład włoskich klubów się na niego nabierze i po prostu zapłaci za potencjał. Pytanie numer 3. Czy Pogoń utrzyma swój status w polskiej piłce w najbliższych latach? Ja jako kibic Pogoni odbieram jej status w następujący sposób. Pogoń Szczecin to zespół z górnej połowy tabeli, bijący się regularnie o miejsca gwarantujące grę w europejskich pucharach. Portowcy świetnie szkolą młodzież, co przekłada się na dobrą politykę transferową. I teraz tak, czy Pogoń będzie walczyć o puchary? Będzie. Czy Pogoń będzie miała dobrą politykę transferową i będzie szkoliła młodzież? Pewnie będzie. Czy jeśli Pogoń zaliczy jeden słabszy sezon typu Legia Warszawa sprzed 2 czy tam 3 lat, to straci swój status i poważanie w polskiej piłce? Pewnie nie. I ja już więcej nie powiem, bo noc jest kurde, a sąsiedzi chcą pewnie spać, dlatego pozdrawiam całą ekipę, niech się to trzyma, dobry przekaz leci.